Znajdujemy się w Leżańsku, który swoją historię ma niezwykle bogatą. Jej początki sięgają czasów średniowiecza, czasów Kazimierza Wielkiego. Jest to drugi Leżańsk. Pierwszy istniał do 1524 roku. Niestety został on zniszczony przez nawałę tatarską. Na nowo wybudowane miasto pięknie się rozwijało i już na początku XVI wieku w tym nowym Leżańsku również pojawili się mieszkańcy wyznania mojżeszowego, po prostu Żydzi. W tamtym okresie czasu w Europie niestety Żydzi byli prześladowani i przemieszczali się oni na tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech czy Słowacji, znajdując nowe miejsca do zasiedleń. Oczywiście, jak to Żydzi, najczęściej zajmowali się rzemiosłem i kupiectwem. Zasilili oni warsztaty leżańskie, zajmowali się wyszynkiem, karczmarstwem. Stanowili, można tak powiedzieć, na przestrzeni dziejów mniej więcej około 1/3 mieszkańców naszego miasta. Historia przeplata się różnorodnie. Leżańsk rozwija się, ale niestety okres też i najazdów, wojen potopu szwedzkiego, następnie wojen napoleońskich, również sięga zniszczeniami nasze miasto. W tym czasie, kiedy z Polską dzieje się bardzo źle na arenie międzynarodowej, Polska powoli znika z mapy politycznej świata przez rozbiory, które miały miejsce w 1772 roku, kiedy po pierwszym to zaborze miasto Leżańsk z przyległościami znalazło się w monarchii habsburskiej, austriackiej. I na ten czas przypada moment przybycia do naszego miasteczka postaci bardzo znanej w łonie żydostwa, w łonie wyznawców religii mojżeszowej, cadyka Elimelecha Lipmana, zwanego też Weissblumen. Cadyk Elimelech pochodził z Tykocina na Podolu, urodził się w 1717 roku mniej więcej. Jak podają źródła, cadyk Elimelech był uczniem Szmelke Chorowica z Tykocina, a także słynnego Dowbera z Międzyrzecza na Wołyniu. Jako taki nauczyciel, rabin, wędrowny kaznodzieja przybywa tutaj na tereny tej części Rzeczpospolitej. W połowie XVIII wieku przebywa w Łańcucie, a stamtąd, tak jak wspomniałem, około 1772 roku przemieszcza się do naszego miasta, do Leżańska. Tutaj bardzo szybko zdobywa sławę, uznanie. Jego nauki, można powiedzieć, trochę kontrowersyjne, zważywszy na to, jak religia mojżeszowa była wyznawana i kultywowana w tamtym czasie, ale ten sposób, taki można powiedzieć rewolucyjny, po prostu był niejako głosem sprzeciwu wobec tego, co się ówcześnie w łonie judaizmu działo. Cadyk Elimelech ponoć, tak mówią przynajmniej przekazy, legendy, podania, potrafił leczyć ludzi, rozmawiać nawet ze zwierzętami, pomagał ponoć nie tylko samym Żydom, ale również
ludziom z innych narodowości i religii. Używamy słowa cadyk, a także hasydyzm, prawda? Hasydzi. Cadyk to w języku hebrajskim człowiek sprawiedliwy, natomiast hasyd to człowiek pobożny. Gehört der Klezmerspiel auf einen alten Fiedel. Hat meine tiefere Gefühl aufgeweckt in Lidl. Wir haben getrunken alle Chaim wie zwei gute Brüder. Ich weiß, ich will schon kein muss sein wie sein, nicht der Herren wieder. Idee głoszone przez cadyka Elimelecha spotkały się z dużym odzewem jego współwyznawców. Bardzo szybko zbudował wokół siebie dwór osób, które wyznawały jego poglądy. On starał się w sposób taki przystępny, łatwy do zrozumienia, przekazywać wartości religijne w łonie wyznawców religii mojżeszowej w taki sposób, że oni bardzo łatwo to rozumieli i jednocześnie bardzo żywo reagowali na te nauki. On nauczał, że całym sobą, całym swoim życiem można głosić Pana Boga, można być blisko Niego przez taniec, przez śpiew, przez ucztowanie. I tą taką troszkę dla nas niezrozumiałą, że tak powiem, otoczkę tradycji, kultu religijnego, oni do dzisiaj dnia kultywują. Przejeżdżają w przeróżnych ubraniach, mamy tutaj Żydów też i sefardyjskich i aszkenazyjskich i stąd też i różnice w ubiorze. Są te też rody kapłańskie, które też inaczej się ubierają. Charakterystyczne tałesy, stroje modlitewne, te charakterystyczne też czapy, które mają na głowach, chusty modlitewne, puszki z cytatami Tory. Także to wszystko składa się na taki koloryt, który jakby do Leżańska wraca z chwilą, kiedy przyjeżdżają oni na pamiątkę śmierci cadyka Elimelecha. Cadyk Elimelech umiera 21 dnia miesiąca Adara w 1787 roku. Niektóre kroniki mówią, że to było rok wcześniej, w 1786. Tak czy inaczej, mniej więcej chodzi o ten okres w historii miasta Leżańska. Hasydzi wierzą, że w momencie, kiedy obchodzą pamiątkę śmierci cadyka, on w sposób szczególny wysłuchuje ich próśb i modlitw, które oni zanoszą za pomocą, niejako za jego pośrednictwem do Boga. Przy kaplicy nagrobnej, gdzie znajdują się szczątki doczesne cadyka, wznoszone są modlitwy, składane są karteczki z modlitwami, które nazywają się kwitełek. Później w sposób uroczysty te karteczki z modlitwami zostają spalone i niejako wraz z dymem, tym, można powiedzieć, te modlitwy unoszą się do samego Boga. Tak oni wierzą, tak. Oni uważają, że tak się dzieje. I trzeba zwrócić uwagę na to, że wraz z dworem cadyka idea hasydyzmu rozrosła się na okolice. Również cadykami byli jego synowie. Kultywowanie tradycji związanej właśnie z osobą cadyka i hasydyzmu niejako u nas w Leżańsku co roku uwidacznia się wczesną porą, zimowo-wiosenną, można tak to powiedzieć, bo miesiąc Adar wypada mniej więcej na przełomie lutego-marca według chrześcijańskiego kalendarza. Ten rok jest takim rokiem szczególnym, ponieważ jest to rok przestępny i w tym roku kalendarzowym dwa razy występuje miesiąc Adar. I gościliśmy tutaj pielgrzymów hasydów mniej więcej około 1 marca, kiedy wypadał pierwszy miesiąc Adar i pierwsza rocznica śmierci cadyka 21 dnia Adara. Natomiast dzisiaj, w dniu 31 marca, również jest drugi miesiąc Adar, drugi dzień 21 Adara drugiego miesiąca.
Stąd oni przyjeżdżają do nas z całego świata, najwięcej oczywiście z pielgrzymów z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście z Europy Zachodniej, ale również i tutaj z krajów dawnego Związku Radzieckiego, z Ukrainy, Białorusi między innymi, z Rosji, a także z Europy Środkowo-Wschodniej, też i z Czech, Słowacji, z Węgier, również z Austrii. Także tych rejestracji różnorodnych można naprawdę wiele, wiele zauważyć w naszym mieście w tym okresie. Oczywiście jednocześnie zablokowane są, ja się śmieję w cudzysłowie, lotniska tutaj w tej części Polski, w Rzeszowie, port lotniczy w Jasionce, czy Kraków-Balice, czy również w Katowicach. Też średnio można powiedzieć, że w okolicach rocznicy śmierci cadyka przyjeżdża do nas kilka tysięcy pielgrzymów. Szacuje się, że w granicach od 5 do nawet 10 tysięcy może ich przybyć w tym okresie. Ten rok, a może raczej następny, kiedy będzie, można powiedzieć, jubileuszową, taką troszkę datą śmierci cadyka 230, to sądzimy, że tych pielgrzymów może być znacznie, znacznie więcej w Leżańsku. On był jednym z trzech głównych twórców, można powiedzieć, w łonie hasydyzmu hebrajskiego, żydowskiego. I on z tym właśnie wytworzył ten nurt cadykalizmu albo cadykizmu, właśnie z ugruntowaniem pozycji cadyka jako tego rabina, nauczyciela, który głosi swoje idee. Tak? I jego potomkowie byli również, tak jak wspomniałem, synowie byli cadykami. Natomiast z jego postacią cadyka jest związany szereg legend, opowieści, można powiedzieć też i bajek. Niektóre nawet można rzec, że i współcześnie występujących obiegowo tutaj w przestrzeni miasta i tych, którzy wiedzą coś niecoś na temat osoby cadyka. Wiadomym też, że jest, że próbowano w czasie II wojny światowej szukać jakichś skarbów przy zmarłym cadyku. Sądzą, że jakiś złoty cielec. Oczywiście Niemcy zbezcześcili tutaj cmentarz żydowski, jak w wielu miejscach w Polsce. I powiedzmy, nasz cmentarz żydowski w Leżańsku również został zbezczeszczony. Macewy, czyli te płyty nagrobne, zostały wydarte z ich miejsc na cmentarzu i nimi wyłożono rynek miasta wraz z przyległościami. Wiadomo, że kiedyś takie małe miasteczka galicyjskie jak Leżańsk nie były za bardzo tak ostoją, że tak powiem, porządku, czystości i powiedzmy te drogi były bardzo często grząskie, jak przychodziły roztopy, przychodziły deszcze, ulewy, te drogi były ciężko do przebrnięcia i powiedzmy dla Niemców, którzy poruszali się ciężkim sprzętem, stanowiło to niejako kłopot i problem. Więc oni, żeby sobie też tak do celów, może też i jakichś tam ćwiczebnych, musztry, jakieś tam w ogóle zorganizowania życia tego tutaj w Leżańsku, po prostu z rękami tutaj samych Żydów zniszczyli cmentarz, po prostu każąc im wydzierać te macewy i wyłożyli po prostu tutaj plac rynku naszego z przyległościami. Później po wojnie w dwóch takich większych rzutach, kiedy robiono remonty nawierzchni, kiedy budowano tutaj nieopodal ratusza rondo, wyciągnięto spod ziemi, spod asfaltu ocalałe tablice nagrobne, przeniesiono je na nasz miejscowy Kirkut Leżański i później część z nich umieszczono na takim półleżącym lapidarium zabetonowanym. Część umieszczono też na cmentarzu, w takich odstępach, tak aby to były miejsca nagrobkowe, oryginalne. Oczywiście to nie są miejsca oryginalne.
gdzie one występowały. Część z nich wmurowano w takie lapidarium narożne naszego Kirkutu Leżeńskiego. No niestety wiele z nich zniszczyło się i powiem szczerze tak, że kilkadziesiąt lat przebywania pod ziemią, pod asfaltem nie zrobiło tego, co kilka lat na powierzchni, gdzie niezabezpieczone płyty, powiedzmy, w wyniku zjawisk atmosferycznych, śnieg, deszcz, woda, słońce, mróz, no niestety porozsadzały bardzo piękne piaskowe macewy. Szkoda, powiem szczerze, szkoda. Wiele z nich po prostu zniszczało. Jest wiele różnych legend związanych z Cadykiem. Bardzo często Cadyk też pozwalał sobie na takie żarty ze swoich współziomków i uważał, że nie można w sposób taki dosłowny, kropka w kropkę, że tak powiem, trzymać się pewnych zasad i reguł, prawda? Że należy tak trochę bardziej całym sobą, jeśli człowiek dobrze żyje ze sobą, jeśli wyznaje dobre zasady, powinien się cieszyć ze swojego życia, a nie smutno tylko wyznawać proste kanony, proste reguły. Oczywiście te kanony, które on później zaproponował, stały się z kolei też ważnymi kanonami tutaj w religii, w tym, że tak powiem, wyznaniu mojżeszowym właśnie, które w tym momencie kultywują hasydzi, prawda? I wiemy, że tych odmian hasydów było bardzo, bardzo wiele. Oni się też, prawda, i dzielili później w historii. Doszło do tego, że w pewnym okresie czasu tutaj na terenie Galicji było raptem około 40 tysięcy hasydów. Ale później oni przetrwali po wojnie. Wiadomo, że przeszli oni różne koleje losów. Jak nie tym, którzy się udało przeżyć Holokaust, bądź represje, wywózki, powiedzmy, na Syberię, bo takie sytuacje też miały miejsce. Osiedlili się częściowo w Polsce, ale przede wszystkim w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Wśród wielu legend i opowieści o Cadyku Elimelechu może warto przytoczyć taką choćby jedną tutaj z książki, albumu autorstwa pana Jerzego Fonfary, Hasydzi w Leżańsku. Do dzisiaj opowiadają w Leżańsku, że Cadyk był lekarzem ludzkich dusz i to bez względu, pod którą jurysdykcję religijną dana dusza podlegała. Znane są opowieści, jak Cadyk dawał rady i leczył zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Głosił, że aby osiągnąć ideał życia religijnego, należy dążyć do zbratania ludzi. Opowiadano, gdy zwrócono się do Cadyka z zapytaniem o sąd ostateczny i udział Hasyda w przyszłym świecie, rabbi Elimelech odpowiedział: nie wątpię, że ja będę miał udział w przyszłym świecie. Kiedy stanę przed najwyższym sądem i zapytają mnie, czy uczyłeś się jak należy, odpowiem nie. Wtedy mnie zapytają, czy modliłeś się jak należy, a ja znów odpowiem nie. I zapytają mnie po raz trzeci, czy jak należy czyniłeś dobro, a ja po raz trzeci zaprzeczę. A wtedy wydadzą wyrok: mówisz prawdę. Ze względu na prawdę należy ci się udział w przyszłym świecie. Swoje zasady i myśli zawarł w rodzaju komentarza do pięciu księgu, które ogłoszono po jego śmierci we Lwowie, a który jest studiowany i komentowany przez pobożnych hasydów do dzisiejszych czasów. To dzieło jego nazywa się Noam Elimelech, czyli Łagodność Elimelecha. Wielu żartuje dzisiaj sobie, troszkę dworując być może z hasydów, ale też oni pewnie sami o sobie też niejednokrotnie podobnie się wyrażają, że Pan Bóg stworzył ich do trzech rzeczy. Po pierwsze, do modlitwy, czyli do kontaktów religijnych z Panem Bogiem, do przekazywania życia, czyli do prokreacji, prawda, do rozmnażania, no i do trzeciej funkcji, czyli do zarabiania pieniążków.
z czego kolejność tutaj jest do ustalenia wedle tego, kto jak podchodzi do swoich spraw życiowych, które są dla niego najważniejsze. I na tym polega właśnie żart i oczywiście humor. Natomiast pamiętajmy jedno, tamta kultura już przebrzmiała. To, co się pojawia teraz w Leżańsku, oczywiście jest głośne, jest gwarne, jest kolorowe. Tak jakby na moment nasze miasto przez te parę dni, kiedy oni przybywają do nas, przeniosło się nagle na przełom XIX i XX wieku, kiedy obok języka polskiego, rusińskiego, czy można powiedzieć ukraińskiego, niemieckiego, słychać było jidysz, trochę hebrajski, prawda, liturgiczny, rytualny. I ta mieszanka, ten koloryt istniał aż do czasów II wojny światowej. Oczywiście wojna zmieniła wszystko, zadała cios najgłębszy przede wszystkim w naród polski, naród żydowski, który tutaj zamieszkiwał naszą ojczyznę. Oczywiście włożyła cierń w stosunki międzyludzkie, międzynarodowe, międzyreligijne. Znamy tutaj, wiadomo, też sytuację antagonizmów narodowych pomiędzy Polakami a Rusinami, czyli Ukraińcami. Niestety Żydzi w większości zniknęli praktycznie zaraz po wojnie. Jeszcze kilka rodzin, kilkadziesiąt osób, dosłownie około 30 paru osób po zawierusze okupacyjnej przybyło na teren Leżańska. Natomiast najbardziej znaną postacią jeszcze powojennym Leżańsku, związaną właśnie z Żydami i na naszym terenie, to była sylwetka postać Barucha Safira, człowieka, który trafił w czasie II wojny światowej na wschodnią Rosję, a dokładnie na Syberię, i stamtąd, jak on sam się śmiał, po pobycie na Rywierze Syberyjskiej przybył z powrotem do Leżańska. Tutaj, korzystając z dawnych swoich kontaktów z komunistami przedwojennymi, którzy po wojnie piastowali dość wysokie urzędy i stanowiska, no, działał sobie, dbając ponoć o interesy dawnych mieszkańców żydowskich, bardzo często wykłócając się z administracją tutaj lokalną. No, nieraz sobie folgował językowo w stosunku do poszczególnych osób, ale inni również nie pozostawali mu dłużni. To było na zasadzie takiej uszczypliwości. Natomiast jedno, co się stało, moim zdaniem trochę tak ze szkodą dla naszego miasta, to, że Baruch Safir wyzbierał praktycznie wszystkie judaika, wszelkie elementy związane z historią Żydów na terenie naszego miasta. Księgi, które jeszcze ocalały, jakieś przedmioty liturgiczne, codziennego użytku, wszelkiego rodzaju sprzęty domowe. Niestety skupował za bezcen i później, w niewyjaśnionych okolicznościach, wywiózł z naszego miasta. Jedni mówią, że to trafiło gdzieś do Warszawy, inni, że do Krakowa, a jeszcze inni, że do Wrocławia. Część mówił też, że gdzieś to miał ponoć oddawać dawnym właścicielom. Ponadto zbierał on fundusze od dawnych swoich spółziomków na odbudowę Ohelu, czyli tej kaplicy nagrobnej Cadyka Elimelecha, która została zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. No, ile zebrał, trudno powiedzieć, tam w atmosferze jakiegoś tam skandalu też obyczajowego opuścił w latach 60. nasze miasto. I później przebywał w domu, nie wiem, jakiegoś kombatanta w Warszawie, gdzie zmarł w 1969 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim. Niestety z jego osobą właśnie kojarzone jest to, że wiele tych judaików, pamiątek po dawnych mieszkańcach Leżańska, Żydach, no niestety przepadło bezpowrotnie. Wspomniałem wybuch wojny.
wrzesień 1939 roku. 13 września Niemcy opanowują Leżańsk, wkraczając od razu zaprowadzają porządki okupacyjne. Oczywiście na samym początku pierwsze ciosy spadają przede wszystkim na Polaków i oczywiście na Żydów. Przed wojną w Leżańsk zamieszkiwało 1896 Żydów, z czego w okresie tym kampanii wrześniowej, kiedy było już, a nawet przed kampanią, oczywiście miała miejsce migracja ludności, część Żydów opuściła Leżańsk, część z kolei przybyła tutaj z centralnej i północnej Polski ówczesnej. I mniej więcej w okresie wybuchu wojny jakieś 2050 Żydów przebywało na terenie Leżańska. Większość z nich, około 1500-1600 osób, zostało deportowanych, przekazanych na radziecką stronę okupacyjną za Sal. Część z nich, około 100-160 osób, wróciło. W momencie trwania okupacji, czyli od właśnie 1939 roku do 1942 roku, do likwidacji getta leżańskiego, Leżańskie zamieszkiwało około 400 Żydów, mniej więcej. Zostało stworzone getto na terenie Leżańska, gdzie zgromadzono pozostających jeszcze w naszym mieście Żydów. Było ich około tak, jedni szacują 300 kilkudziesięciu, inni mówią 400 kilkudziesięciu. W każdym razie na pewno mniej niż 500 osób tutaj żydowskiego pochodzenia tutaj zamieszkiwało nasz Leżańsk w okresie okupacji. No niestety wielu z nich ginęło albo w wyniku morderczych prac, do których byli zaganiani, albo byli wywiezieni do obozów koncentracyjnych, do obozów przejściowego w Pełkiniach. Byli mordowani również na terenie tego naszego leżańskiego Kirkutu i tam grzebani. Część z nich ukrywało się i dosłownie kilkunastu dosłownie osobom udało się przetrwać w ukryciu w samym mieście bądź w okolicznych miejscowościach wokół Leżańska. Od momentu zlikwidowania getta w Leżańsku w 1942 roku praktycznie dosłownie kilka osób, Żydów, przetrwało okupację. Mówi się, że statystycznie praktycznie był to jeden faktycznie ukrywający się Żyd, ale wiemy też, że kilkoro innych również, jedno małżeństwo, kilkoro też dzieci z innej rodziny przetrwało. Natomiast dwóch Żydów, Zajbli, którzy mogli ocalać, niestety za bardzo po prostu, czy pochorowało się, już nie pamiętam, w każdym razie ukrywali się oni na ulicy dzisiejszej Rzeszowskiej. Niestety zostali zauważeni przez jednego z Volksdeutschów, Kajpera. I oni niestety, będąc niestety niedożywieni, chorzy, zaczęli wykrzykiwać różne po prostu hasła, wiedząc, że zbliża się śmierć. No i po prostu ich tutejsza żandarmeria, policja, po oficjalny powód, że po prostu mieli wszy, tyfu, zagrożenie, więc po prostu ich zlikwidowano. Thank you.